Nazywam się Marek Kaliszuk, jestem aktorem, wokalistą, a czasami bywam fotomodelem. That's my life. Chcę robić to, co lubię, to, co kocham, ale nie za wszelką cenę. Chciałbym zdobyć świat. Co to jest? Oby to nie był heavy metal, bo tego nie zaśpiewam. Dobre. Boże, moje gardło. Tobie ten program nie powinien sprawiać zbyt dużych problemów, no bo w końcu jesteś wykształconym i to na wielu płaszczyznach aktorem musicalowym. I tu się mylisz, wiesz, dlaczego? Dlatego, że uciekam od kopiowania, od naśladowania kogokolwiek. No, ale tutaj też w pewnym sensie musisz wykreować coś na wzór kogoś. No, tak jak granie w filmach biograficznych. Po prostu siedziałem ze słuchawkami na uszach, z piosenką Powiedz, Ich Troje i po prostu non-stop w każdej wolnej chwili w samochodzie słucham tego i wyłapuję każdy smaczek, każdy jakiś tam detal, jakaś maniera. To wszystko jest No wszystko trzeba wyłapać, żeby to potem w siebie włożyć. Wyłapywałeś ty, pomagali ci wyłapywać nasi trenerzy, a tak wyglądają efekty tych treningów. Ciekawe. Wiesz co, nie umiem tego zrobić. Ale myślę, w ogóle tu nawet jak pacjent to myślę... Marek nie umie tutaj jakby, wiesz, poruszać brwiami. Jakiś botoks tam masz? Mnie interesuje twój zacisk szczęki na końcówce frazy, tak? Powiem. Nawet nie wibruj. Powiem. Nie powiem. Zupełne przeciwieństwo i odwrotność tego, czego ja się całe życie uczyłem, jeśli chodzi o śpiewanie. Czemu? Karabin maszynowy. Czemu? Czemu? I góra. W lekkich jak moty marzenie. Ale to jest to! Michał Wiśniewski jest artystą, który potrafi wejść w vibrato. Specyficzne vibrato. O, takie bardzo histeryczne bym powiedział. Dracula trochę. Jako aktor musicalowy z ruchem scenicznym masz do czynienia na co dzień, ale w przypadku akurat tego artysty jest to też pewna specyficzna poza. No jak się robi Michała Wiśniewskiego? Jest bardzo teatralny, to trzeba bardzo przeżywać, bardzo w to wejść. To wszystko, i wszystko musi być serio przede wszystkim, tak. Naprawdę na 100%. Tak. Serce oddaje publiczności, tak. I tutaj nie ma kompromisu. Zobaczmy oryginalnego Michała Wiśniewskiego, myślę, że wszyscy świetnie pamiętają tego artystę w akcji. Powiedz czemu? Cały blady od wzruszeń, niczym słońce zaćmione przez księżyc, czekający na chwilę poruszeń. Zostało ci 20 sekund, więc skup się w sobie, składaj w sobie Michała Wiśniewskiego. W sępie miłości. No, podążaj ku swojemu przeznaczeniu, jakim jest winda, czyli teraz. Marek Kaliszuk zamieni się w Michała Wiśniewskiego z zespołu Ich Troje! Czekajcie, sen rozpływa.
Ale słuchajcie, to było coś, słuchajcie, takie rozpoczęcie programu Twoja twarz. Brzmi znajomo! Kasiu, debiutujesz, no od kogo? Ode mnie zaczynamy. Tak, od debiutantki zaczynamy. Ja przepraszam, czy produkcja tego show przewidziała pampersy dla jurorów, bo ja od następnego odcinka czułabym się bezpiecznie. Właśnie. Proszę Państwa, co jest bardzo ważne, na razie jurorzy tylko komentują, nie oceniają. To jest taki program, że oceny są dopiero na samym końcu. Kasia. Marek, no szeroko poszedłeś. Publiczność, telewidzowie Polsatu znają cię ze świetnej roli, nie jednej serialowej, choćby w XXL. W musicalu wchodzisz niczym John Travolta w głównej roli, śpiewasz krystalicznym głosem. Ja nawet nie chcę wiedzieć, co czuje twoja krtań. Bo czuję Michała Wiśniewskiego. Jezus, ty całkowicie wlazłeś w wokal Michała Wiśniewskiego, ale mało tego, zrobiłeś od początku do końca postać, sposób poruszania się, a przede wszystkim uczuciowość Michała Wiśniewskiego, emfazę w wyrazie ekstazy, szczękościsk, który się udzielał chyba wszystkim. I masz ode mnie... Dziękuję bardzo. Masz ode mnie statuetkę złotego wibratora z wibratą Michała Wiśniewskiego. Dzięki! Pozamiatany ogień poszedł, koniec. Rolik. O stary, dałeś. No. Ktoś taki delikatny jak ty, o takiej inteligenckiej fizjonomii, potrafił nas tak tutaj rozjechać. Super. Rób to tak dalej. Słuchajcie, Michał Wiśniewski, mistrz Polski w piercingu. Wiecie o tym, to jest... DJ Adam. Znaczy, ja mogę tylko powiedzieć jedną rzecz. No, mój świat milczy cało z wzruszeń. Sępisz miłości. Piękne. I Małgosia. Najpierw chciałam powiedzieć parę miłych słów pod adresem Michała Wiśniewskiego samego, bo jest to przemiły, uroczy, kulturalny, szarmancki, po prostu zjawiskowy mężczyzna, a ostatnio się okazało nawet, że jest też przystojny, jak te włosy na człowieka przerobił, takie ludzkie bardziej. Masz trochę za mało zdarty głos. Zdrowo brzmiałeś, choć pięknie, więc nie wiem, czy to jest krytyka, czy komplement, to musisz sobie wybrać. Ale miałeś też taką cechę Michała Wiśniewskiego, jego autentyczność, bo on po prostu naprawdę tak myśli. Wstań, powiedz. No właśnie. No. Powiedz, tak. Wyrazy, także gratuluję, chciałam przez to powiedzieć. Może nie było to jasne. Dziękujemy bardzo serdecznie. Michał Wiśniewski, dzięki. Czyli Marek Kaliszuk.